próbują rozegrania piłki, ale błąd. Dobrze teraz Franek, walczą nasi o odzyskanie piłki, aj troszeczkę pecha. Piłka poodbijała się od nóg głów. Oj, Rafael próba, oj niebezpiecznie, piłka za łatwo przeszła. Nasz blok defensywny i teraz uderzenie na szczęście takie jakie poszło. Mamy szczęście. Wydawałoby się, że przy takim wyniku powinniśmy już mieć opanowany środek boiska, a tutaj prosto padła piłka, która minęła dwie linie, ale o tym za chwilę, bo tymczasem Wiśnia już rozpędza kolejny atak, Wiśnia pędzi prawą stroną, Wiśnia schodzi do środka, Wiśnia zagranie i gol! I spalony, także ciekawie. No szkoda. Szkoda, bo kolejna ładna akcja. Może to jeszcze... Relacja na żywo? Nie. Nie, ale będzie na kanale dzisiaj także. Tak, u mnie na YouTubie będzie na kanale. Legia będzie szła w tle, a ja będę sobie montował. A dzisiaj Legia gra, nie? Dzisiaj Legia i Piast grają. No Lech ładnie jest. No właśnie, żałuję, że tutaj my nie gramy tak jak Lech, prawda? Że strzelamy cztery bramki, uspokajamy grę, klepiemy, próbujemy strzelać kolejne. Podróżnik ITI. Jak? Podróżnik ITI. Błąd kolejny przy wykonaniu autu, tymczasem naszego rywala. I mamy aut. Na wysokości pola karnego. Wrzutka w pole karne, no tymczasem strzelmy to. No. Strzał, nie strzał, ale piłka jeszcze nie wyszła, walczą. No i już rozpoczęli krótkim zagraniem, oj! Ten kartofel mógł zostać przejęty, gdyby któryś z naszych się zorientował, ale za łatwo przeszła teraz piłka Adama. Dobrze, że Rafael tutaj asekurował kolegę, zagrał do tyłu. Franek. Ma najlepszy obraz gry jako bramkarz. Najwięcej widzi zagranie do środka. Ale piłka przeszła. Szansa na kolejną bramkę. Czy dojdzie do piłki? Może być ciężko. Nawet jak ma długie nogi, może nie dojść do takiej piłki. Lepiej widać. Ugórna piłka. Problem z przyjęciem piłki. No, widać, kurczę. To ma przyspieszenie. Kto tu gra w piłkę też po godzinach. I teraz trochę taka przebitka. Adam trochę dziwnie zaatakował tą piłkę. Przejęli rywale. Zagranie do środka. Złamanie na lewą nogę. Pędzi lewą stroną. Czy sobie poradzi nasz obrońca? Z szybkością sobie poradził, ale z przejęciem piłki nie. Na raz. Za łatwo. Uderzenie mocne. Brawo dla Franka. Znakomita interwencja. Dobra. Najważniejsze, że łapie, że nie wypluwa przed siebie. I teraz szansa, Wiśnia, teraz błąd obrony, Krystian strzel tą bramkę, na którą zasłużyłeś, jeszcze wyrzucony, zagranie piętą, jeszcze Wiśnia, ale się piłka odbiła od drewna, kolejnemu się odbiła od drewna, ale my mamy pecha trochę, prawie jak las dębowy, ale mamy rzut rożny. No i czy któryś z nas zaatakuje tą piłkę? Niestety ręką, piłka wpada do bramki, ale nieuznana bramka. Powiedziałbym, come on, dlaczego znowu, panie sędzio, no ale rzeczywiście było zagranie ręką. Zbyt krótkie to rozegranie, ależ teraz próba odzyskania piłki. Od autu nasi rywale. Rafael. Adam, oj, po co to? Że Mikołaj zagrał do środka, tutaj ładne zagranie z pierwszej piłki, tak jak powinniśmy grać i teraz rozrzucić mądrze tą piłkę i tego właśnie brakło, ależ teraz starcie goleniami dwóch zawodników, Adam ładnie teraz odzyskaliśmy piłkę, piękne zagranie do środka i przepuszczenie do Wiśni, ale Wiśnia był w innym miejscu. Macibor próbuje odzyskać piłkę, troszeczkę niepotrzebnie sami sobie utrudniamy tą grę. Krystian Jarosz, czy uderzy? Z daleka nie.
Macibor, zagranie na prawą stronę, dobrze na skrzydło, tak powinno być grane, ale przyjęcie też mogło być lepsze. Trochę taka przebijana gra. Jedyny plus jest taki, że to my utrzymywaliśmy się na połowie rywala. Oj, teraz zobaczymy, kto ma więcej siły. Obrońca ma więcej siły, bramkarz ma też sporo siły, jak widać. Ale teraz to oni... Szarpana gra, no po prostu. Nie męczmy głosu, szarpana gra i tyle. Macibor w środku, trochę za długo utrzymywał piłkę. Zszedł do środka, nie było faulu. Dobrze, że Rafał dobrze czyta grę, zagrał ładnie na lewo. Adam, dobre teraz zagranie. Wychodzi do Krystiana Jarosza podanie. Ładnie teraz, utrzymał się, dobrze zastawił się, a chciał fajnie zagrać mu na skrzydło. Powalczyć o tą piłkę, którą... Właśnie przeciwnicy chyba nie do końca wiedzą, co chcą z nią zrobić. Udało się płaskie podanie. I teraz na naszych rywali Mikołaj raz, Adam dwa. Już wrzutka z autu. Rafael mądrze, ależ teraz mamy błąd. Ale na szczęście napastnik wyszedł z piłką. Rafael, wybicie. Dobra przebitka do Wiśni. Wiśnia teraz z pierwszej piłki ładnie zagrywa do Stasia. Stasia, teraz on pędzi prawą stroną. Poprowadził sobie parę metrów. Zagranie w pole karne. Krystian Jarosz, piłka mu trochę uciekła, ale ciągle jest przy piłce szansa. Szkoda, że nie uderzał, bo bramkarz był wyraźnie na wykroku. Adam pewnie. Ładne zachowanie naszego rywala. Znowu Adam. Sędzia, co jest? Dośrodkowanie w pole karne. Pewnie broni Franek. Już mamy piłkę. No i teraz kontratak. Mądrze. Dobre zagranie. Nie było spalonego. Wiśnia. Wiśnia. Krystian, na spalonym byłeś. Dobrze, wyrzucona piłka i teraz przed szansą. Wchodzi w pole karne, szansa. Strzelmy bramkę. Gol. Teraz 5-0. Teraz nikt już tej bramki nam nie zabierze. No raczej, John. No i dobrze, pierwsza połowa 2-0, druga połowa 3-0. A może wyżej? Bo jeżeli rywal przyjeżdża w strojach takich, jakich my mamy, że tak powiem, domowych, to drużyna, która jest gospodarzem, musi zmienić stroje, żeby nie myliła się. Barwy Ukrainy. Znaczy jakby na odwrót, jakby stanęli na rękach, to tak. No nie, no ale... Ale proszę zauważyć, że niektóre koszulki są inne. Widać, że jedno to Jadwiga, a druga to Arka Gdynia, no ale to tak. Nie wiem, co to było. Aha. Zawodnik się przewrócił, mamy rzut wolny. No, oświetlenie powinno być. Oj, niecelna taka przebitka. No i co? Mądre zagranie, tego brakło trochę, ale teraz w drugim sobie poradził. Dobre zagranie na skrzydło. Oj, niech ciągnie.